Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Dzisiaj będzie temat dotyczący poduszek powietrznych. Co za tym idzie, trochę sobie porozmawiamy w teorii, kiedy poduszka może wystrzelić, kiedy nie może wystrzelić, bo tutaj muszą zajść konkretne czynniki i narosło wokół tego bardzo wiele mitów. No ale jak rozmawiamy o poduszkach, no to fajnie byłoby też to sprawdzić w praktyce. No to dobra, zdetonujmy poduszkę. Upiekło się. No właśnie, może nie w ten sposób będziemy detonowali, bo nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze przed laty chodziła taka reklama po internecie. Prawda jest taka, że łatwiej byłoby wygrać 10 razy z rzędu w lotto, niż tego typu sytuacja mogłaby mieć miejsce. Pozwólcie, że w drugiej części materiału zademonstruję Wam w bardziej kontrolowanych warunkach, jak poduszka wystrzeliwuje. Postaram się też to nagrać w slow motion. Tych mitów cały czas jest dużo o tym, kiedy może wystrzelić, kiedy nie. Bo niektórzy mówią, jak się ma niezapięte pasy, to na 100% nie wystrzeli. A nieprawda. Tak samo niektórzy mówią, bo też kilka osób tak się do mnie zgłaszało. Waldek, bo miałem wypadek, ucierpiałem, poduszka nie wystrzeliła, chcę iść do sądu, pozwać producenta. No i potem po jakimś czasie wracamy do dyskusji, jak tam, no nie, wiesz co, widziałem się z biegłym sądowym, ale biegły przeanalizował tę sytuację i mówi, nie no, faktycznie, całe szczęście, że ta poduszka nie wystrzeliła, bo dzisiaj bym z panem już w ogóle nie rozmawiał. Musi zajść naprawdę szereg konkretnych czynników i impulsów, żeby ta poduszka zadziałała. A pamiętajmy, że poduszka wystrzeliwuje z prędkością około 315-330 km na godzinę. Raz miałem bliskie spotkanie pierwszego stopnia z takiego typu oto jaśkiem. Ani to przyjemne, ani fajne, ani miłe. Ale w sumie to ani ma nie być przyjemne, ani miłe, tylko przede wszystkim ma być bezpieczne. I tak jak Wam już o tym wypadku opowiadałem, to był wypadek z 2008 roku, jak dobrze pamiętam, w mojej megance żelazko, skasowanej wtedy doszczętnie. Poducha, jak i pewnie napinacze uratowały mi życie, chociaż tutaj zaparam małą lampkę. Jadąc, widzę drogę, ciach, wystrzeliwuje poduszka, nie widzę nic, wystrzeliwuje poduszka u pasażera, w tym samym czasie totalnie nic nie widać, bo tamta poduszka jest 4 razy większa, jeszcze wybija dodatkowo przednią szybę, w aucie robi się siwo, bo ten ładunek jak wystrzeliwuje, ten zapach taki dziwny, metaliczny, pirotechniczny też się pojawia, no i oczywiście adrenalina, więc też już za dużo z tego wszystkiego nie pamiętam. Najgorsza rzecz podczas tego mojego wypadku to oczywiście moja wina i mój błąd. Zmęczony długą podróżą, siedziałem sobie tak niżej, ten pas nie przechodził przez dolne części kości miednicy, tylko tak trochę przez brzuch, więc jak zadziałał napinacz, no to później miałem taką zetkę odciśniętą, ale problemy z brzuchem też były. Bo z jednej strony elektronika musi działać, ale my też musimy sprawić, żeby ta elektronika dobrze zadziałała. Ale dobra, tyle o mnie, przejdźmy do konkretów. No dobrze, to kilka słów odnośnie samej historii tego typu jaśka. Początki sięgają lat 50., gdy jeden z niemieckich inżynierów po prostu miał wypadek i szukał alternatywy, jak tutaj można sobie przy tym wypadku pomóc. Największy rozwój tej technologii był w latach 60., 70., można powiedzieć, że start to był rok 73. w modelu Oldsmobile. Cały czas był jeden problem, właśnie szczególnie na przełomie lat 60. i 70., że poduszka wystrzeliwała stanowczo zbyt późno i pojawiał się tutaj problem, że zamiast pomóc, to jeszcze przeszkadzała, bo robiły się dodatkowe uszkodzenia kręgosłupa. Sytuacja jest bardzo prosta. Gdy samochód otrzymuje impuls o zdarzeniu, przede wszystkim ta maszyna losująca wybiera kilka tysięcy zaprogramowanych sytuacji, które ma w swojej bazie i decyduje, jak ta poduszka ma wystrzelić, z jaką siłą. Najczęściej ten impuls jest przekazywany w czasie około 10 milisekund, gdzie następuje wybuch poduszki. Poduszka wystrzeliwuje, tak jak już mówiłem wcześniej, z prędkością około 300-330 km na godzinę i mniej więcej po 40 milisekundach, gdy zadziałają też już napinacze pasów, my twarzą uderzamy w poduszkę. Ale nie w poduszkę napompowaną, tylko poduszkę, w której tutaj są takie dwa otwory z boku, z której już schodzi powietrze i my wtedy w tą już opadającą poduszkę uderzamy, ale jeszcze na tyle napompowaną, żeby była w stanie nas wyhamować. Jeżeli poduszka wystrzeliłaby później, a my byśmy w nią uderzyli z całym naszym impetem, to byłyby siły przeciwważne. Coś musiałoby puścić. Poduszka raczej nie puści. O, tutaj macie ten otwór, z którego powietrze schodzi. Raczej tutaj kręgosłup człowieka musiałby się temu wszystkiemu poddać. Więc mamy ileś tysięcy sytuacji, na podstawie których jest to analizowane i następuje detonacja. Bądź nie.
A partnerem dzisiejszego odcinka jest startup technologiczny BeSafe, należący do marki Compensa. To nic innego jak najszybsza strona, gdzie możemy wyliczyć nasze ubezpieczenie komunikacyjne. Może nie w czasie 40 milisekund, ale powiedzmy, że w czasie mniej więcej 10-15 sekund możemy poznać ofertę naszego ubezpieczenia komunikacyjnego, więc wejdźcie w link poniżej, bo ta strona cały czas się rozwija i na podstawie dwóch danych, czyli numeru rejestracyjnego, jak i daty naszego urodzenia, klikamy Enter, zaczyna dziać się magia, bo system już sobie zaczytuje więcej informacji o nas, żebyśmy już nie musieli ich stopniowo, punkt po punkcie wpisywać. Dlatego zwróćcie uwagę, wejdźcie sobie w link poniżej i zobaczcie, jak działa, czy na Waszym przykładzie dobrze działa, jaka będzie cena, podzielcie też się w komentarzach. A dla tych, którzy z tego linka poniżej dokonają zakupu tego ubezpieczenia do końca listopada tego roku, oto taka walizeczka z narzędziami będzie dla Was przygotowana jako prezent. Zapraszam. Czy należy bać się poduszki powietrznej? No zasadniczo nie, no bo jej celem jest pomóc, by ochronić nasze życie, ale prawda jest taka, że elektronika sama wszystkiego za nas nie zrobi. My tej elektronice, jak i pirotechnice, która też tutaj się znajduje, no musimy w jakiś sposób też pomóc, a przede wszystkim nie przeszkadzać. Ja już nieraz w swoich materiałach poruszałem temat dotyczący pozycji za kierownicą, jak sobie wyregulować fotel, żeby bezpiecznie siedzieć i pozwolicie, że już dzisiaj tego nie będę po raz kolejny powtarzał, możecie to znaleźć w moich pozostałych materiałach. Tylko tak w skrócie powiem, szczególnie teraz w okresie zimowym to jest bardzo istotne. Mamy grube, puchowe kurtki, zapinamy ten pas, my go już później nie dociągamy. On jest zdecydowanie luźny, dochodzi do zdarzenia drogowego. Nawet jak zadziała pirotechniczny napinacz pasów, ściągnie nam ten pas o 5-6 cm, ale będziemy i tak mieli zbyt dużo luzu, więc my z tą poduszką spotkamy się o tak dosłownie w tym miejscu. I to może nam zrobić o wiele więcej krzywdy. Cały czas przypominam, to coś wystrzeliwuje z prędkością 330 km na godzinę. To coś musi mieć miejsce między nami a wieńcem kierownicy. Jak widzę nieraz osoby tak jadące, to ja mówię, jeżeli by nastąpił wypadek i ta poduszka by wystrzeliła, no to nie ma o czym rozmawiać. Ja wiem, że ktoś powie, no ale po prostu jestem mały i nie mam jak w tym aucie bezpiecznie jeździć. To znaczy, że samochód został źle do tego wszystkiego dobrany i należy poszukać innego auta, do innej po prostu budowy ciała i na pewno coś się znajdzie. Jak nie z tego, to z innego po prostu segmentu. Tak samo po zdarzeniu drogowym. Jeżeli na przykład wydarzyło się, poducha kierowcy strzeliła, nie siedźmy w tym aucie, wysiądźmy, bo pamiętajmy, tej pirotechniki mamy więcej. Nie wiemy, na jakim etapie są te inne elementy, jak działają czujniki. Jeszcze możemy mieć poduszki boczne, możemy mieć poduszki kurtynowe, kolanowe. Lepiej wysiąść, żeby inna część pirotechniki w międzyczasie jeszcze nie zadziałała z opóźnionym zapłonem. Didit! Klakson nie zadziałał, ale jak widać, poduszka jest. Dobra, odkładam w bezpieczne miejsce, bo pamiętajmy, to jest oczywiście pirotechnika. Kiedy poduszka nie zadziała? Tak jak mówiłem na samym początku, w momencie zdarzenia nasz samochód, oczywiście w zależności od generacji, analizuje kilkaset, jak nie więcej, różnych sytuacji, które ma zaprogramowane względem tego, co się dzieje z różnymi czujnikami żyroskopowymi, które decydują, czy poduszka ma się otworzyć, czy wszystkie poduszki mają się otworzyć, bo to nie jest powiedziane, że za każdym razem muszą otworzyć się wszystkie poduszki, bo jeżeli zderzenie jest frontowe, to dlaczego miałaby się na przykład otwierać poduszka boczna? Więc to nasze auto decyduje, co się dzieje. Zatem, kiedy poduszka nie powinna się otworzyć? Podkreślam słowo nie powinna, z tego względu, że wszystko zależy też od auta, wszystko zależy od danej generacji samochodu i prawda też jest taka, że nie ma złotej instrukcji na działanie poduszki powietrznej. Każdy z producentów samochodów interpretuje to na własny sposób. Najczęściej poduszki nie otwierają się, jeżeli w momencie zdarzenia prędkość jest mniejsza, aniżeli 30 bądź 25 km na godzinę. Więc tutaj już mamy pewne słowo klucz, że często przy różnych szkodach parkingowych poduszka nie zadziała, bo zapewne nie jest to aż tak duże przeciążenie, żeby, jak widać, poduszka w tym momencie była potrzebna. Może też się zdarzyć, że wręcz odwrotnie. Mamy takie zdarzenie drogowe, że spadamy z jakiegoś nasypu i koziołkujemy. Ale jeżeli auto nie uderzy żadnym czołowym, na przykład newralgicznym elementem, może okazać się, że w ogóle żadna z poduszek nie wystrzeli, bo nie było takiego impulsu ku temu. Bądź na przykład może tylko i wyłącznie wystrzelić poduszka boczna bądź poduszka kurtynowa. Poduszka też nie wystrzeli, jeżeli na naszej desce
desce rozdzielczej świeci się kontrolka poduszki, bo to znaczy, że coś jest nie tak z układem i zapewne poduszka w tym momencie jest zdezaktywowana z automatu. Poduszka też nie wystrzeli, jeżeli kupiliśmy jakieś auto powypadkowe i zamiast poduszki jest założona tylko zaślepka i założony jest emulator, który, jak patrzyłem na portalach ogłoszeniowych w Polsce, kosztuje od 17 do 30 zł, załóż jakąś wersję premium, bądź na przykład uszkodzona jest taśma w kierownicy, bądź po prostu stycznik czy mikroprocesor, który odpowiada za działanie poduszki, nie działa. Kiedyś mówiło się, że poduszka działa na przestrzeni mniej więcej 10-15 lat, później należałoby ją wymienić. Prawda jest taka, że teraz z tego, co słyszę, to producenci tego typu informacji już nie podają, więc zapewne poduszka jest przeznaczona na całą długość życia pojazdu. No jeszcze tak wracając względem podsumowania, zanim przejdziemy do detonacji, bo już tutaj mam wszystko powoli przygotowane, włącznie z 10-metrowym kablem, który sobie rozciągnąłem. Kiedyś zawsze mówiło się, że jeżeli mamy niezapięte pasy, to nie ma nawet takiej możliwości, żeby poduszka mogła w jakikolwiek sposób wystrzelić. Ona z automatu jest dezaktywowana. Prawda jest taka, że to nie do końca pokrywa się z prawdą, bo też auto ma zaprogramowane konkretne funkcje na wypadek jakichś tam sytuacji zderzeniowych, że nawet bez zapiętych pasów, a przecież samochód to czuje, że pas jest niezapięty za pośrednictwem swojej elektroniki wewnątrz, że może ta poduszka zadziałać i zapewne celem tego wszystkiego jest to, by zminimalizować skutki tego typu zdarzenia, aczkolwiek no tutaj będą te siły dosyć mocno się zderzały między sobą. Na pewno też należy pamiętać, że jeżeli przewozimy dziecko na prawym foteliku z przodu na przykład, żeby dezaktywować poduszkę. Większość samochodów zapewne ma tę funkcję, czy to w formie pokrętła, czy to w formie kluczyka, że to my na samochodzie wymuszamy, jakobyśmy chcieli tutaj zdezaktywować taką poduszkę. No dobra, zatem pora zaczynać. Dzisiaj ze mną jest mój booster od gokarta. Prąd jest, już nie chciałem się akumulatora wypinać. Zatem sprawdźmy. Sam jestem ciekaw. O, nic się nie dzieje. Powiem Wam tyle, jak taki huk jest wewnątrz auta, to chyba trzeba w stoperkach jeździć. Chodźmy zobaczyć to z bliska. O. Zobaczcie. O, jeszcze ciepłe jeszcze. Zaznaczone PA, kod seryjny. Czuć zapach ładunku. Przypomniało się, jak to było przed laty. Powiem Wam tak, emocje nie były na pewno jak na grzybach. Jednak jest to pirotechnika, więc należy się tutaj obchodzić z tym bardzo delikatnie i ostrożnie. Zostałem dokładnie przeszkolony z tego tematu. Kabel też rozciągnięty na odległość 10 metrów, żeby nic się tutaj nie stało, więc nawet nie próbujcie tego w domowych warunkach, bo można naprawdę w nieumiejętny sposób zrobić sobie krzywdę. Jest to po prostu pirotechnika. Tak patrzę na tę poduszkę. Rok 2001, więc można powiedzieć, że 20-lecie. Na finiszu została otworzona. I właśnie to pytanie jeszcze jedno na myśl się nasuwa w tym odcinku. Bo niektórzy mówią, Waldek, no miałem wypadek, kolizję z mojej winy, co teraz zrobić? Poduchy wystrzeliły, czy je można naprawić? Bo widziałem, że są tego typu firmy, które po prostu pakują poduchę do środka, zaślepiają, wymieniają pirotechnikę, no i powinna dalej zadziałać. Ja podchodzę do tego bardzo delikatnie i wręcz restrykcyjnie. Uważam, że pewnego rodzaju elementy, które są newralgiczne i mogą wpływać na nasze bezpieczeństwo, no tutaj nie ma co też za bardzo na tym oszczędzać. Słyszałem o tym, że niektórzy mówią, że po prostu wymieniają pirotechnikę po iluś tam latach, jak ktoś na przykład auto kupuje, ale raczej bym tutaj w elementach poduszki zbyt mocno nie grzebał. Tym bardziej w przypadku wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia najczęściej firmy ubezpieczające, znaczy najczęściej powinny wszystko przygotować
te elementy na częściach nowych, oryginalnych, no bo tutaj trudno mówić o jakichkolwiek nawet zamiennikach. Reasumując cały materiał, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, kiedy poduszka wystrzeli, kiedy nie, musi zadziać się naprawdę szereg impulsów, które przeanalizują te wszystkie ileś set sytuacji i jeżeli któraś się wpasuje, to wtedy ona zadziała z konkretną siłą bądź nie. Czy jak mamy zapięte pasy, też może zadziałać. Nie ma tutaj jednoznacznej na to odpowiedzi, ale też pamiętajmy o tym, że musimy tym systemom wszystkim mocno pomóc. To my musimy dobrze pas zapiąć i siedzieć w bezpiecznej odległości i też trzymać ręce za 15 trzecia, bo niektórzy jak trzymają za 10 druga, wiecie co się wtedy dzieje? Pasażer ma podbite oko, bo w momencie zdarzenia wystrzeliwuje nam poduszka, która odrywa naszą rękę i nasza piącha leci na twarz pasażera. Zwróćcie sobie uwagę, jak ręka idzie, w którym miejscu by się znalazła na zagłówku. Wiele takich sytuacji było, dlatego też nie mocujemy żadnych świętych Krzysztofów tutaj na poduszce, bo święty Krzysztof już była ta sytuacja, o której raz Wam opowiadałem, że pani wybił dwie jedynki. Nie w tym miejscu. Żadnych choinek, żadnych wynalazków, tutaj się dzieje dużo, ale też musimy pomóc tym poduszkom, żeby one zadziałały tak jak należy, żeby mogły chronić nasze bezpieczeństwo. Jeszcze raz Was zachęcam, wejdźcie sobie w link poniżej do BeSafe, zobaczcie jak ten startup technologiczny działa i się rozwija. Bo cały czas ta strona się rozwija, cały czas te algorytmy są poprawiane, więc dajcie znać, jak to wszystko funkcjonuje. A póki co, żegnam się z Wami, spać na tym chyba nie będę. Pakuję wszystkie manele, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!